pozycja profesora Jedlickiego to jest pozycja oparta na dwóch podstawach. Podstawa jedna to są oczywiście te wszystkie prace, książki, artykuły, które napisał, dzieła historyka, które się liczą i będą liczyć, jak sądzę, bardzo długo, ponieważ bez nawiązywania do nich niczego sensownego, zwłaszcza o polskim wieku XIX, powiedzieć nie można. Ale jest pozycja Jedlickiego inna jeszcze, mianowicie nie specjalisty od historii, ale po prostu intelektualisty polskiego, który jest szeroko znany i który jest autorytetem w tym sensie, że nie można właściwie do niego się nie odnieść. On wychodzi od tego, jakie są ważne problemy polskie, jakie są węzłowe problemy polskiej historii. To jest opowieść o historii Polski rozważanej z wielu punktów widzenia, przede wszystkim z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa i rozwoju idei. I przede wszystkim może historii Polski rozważanej z punktu widzenia wielkich dylematów egzystencjalnych narodu. Druga rzecz to jest problem inteligencji polskiej jako tej grupy, która inaczej niż w większości krajów znajdowała się w centrum właściwie polskiej historii przez ostatnie dwa stulecia. Problematyka dziejów inteligencji była przez całą drogę badawczą Jerzego Jedlickiego obecna, ale jak gdyby na powierzchnię przedostała się w tych zaprojektowanych, redagowanych i wymuszonych na współpracownikach przez jego ogromną determinację trzech tomach dziejów inteligencji polskiej. W naszej nauce mówi się mnóstwo o dziełach zbiorowych, o dziełach interdyscyplinarnych. Mało kto to robi, a jeżeli robi coś zbiorowego, to na ogół to jest zrobione siłą introligatorni. Ta zbiorowość jest zapewniona siłą introligatora. A on zrobił zbiorowe dzieło i interdyscyplinarne. Rola profesora Jedlickiego zawsze tutaj była centralna. To znaczy on jak gdyby czuwał, żeby ta praca była w jakiś sposób na wspólnej osi oparta, co nie znaczy, że narzucał w jakikolwiek sposób swoje poglądy, bo jest on człowiekiem w ogóle najdalszym od narzucania swoich poglądów. Myślę, że to się wiąże z światopoglądem Jerzego Jedlickiego, który wychował się w czasach, kiedy nauka miała bardzo ważną społeczną rolę i on w to nadal wierzy i pojmuje zadanie uczonego jako misję społeczną. I z tego bierze się fakt, że Jedlicki wielką uwagę przykłada do tego, jak jego teksty są skomponowane pod względem narracyjnym, pod względem stylistycznym. Jest niesłychanie krzepiące i budzące takie zaufanie w możliwości pracy naukowej widzieć, jak profesor Jedlicki i kiedyś, i dzisiaj, mimo nawet wszystkich problemów związanych ze zdrowiem, podchodzi do rozmaitych problemów naukowych, historycznych. Widać żywe zainteresowanie i chęć oryginalnego spojrzenia. To nie jest rzecz, która jest u wszystkich badaczy typowa. Często się zdarza, że ludzie z wiekiem stają się tacy bardziej zrutynizowani, sformalizowani, podchodzą już mechanicznie do tego, co robią. Jerzy Jedlicki jest zaprzeczeniem takiej postawy. Jurek Jedlicki, to jest kochany facet, ale nieznośny facet. I dobrze, że taki jest, ponieważ naukowiec, żeby być oryginalny, żeby coś stworzyć w nauce, musi być trochę wariatem, przepraszam za słowo. Pracowałem w jednym instytucie z późniejszym profesorem Jerzym Jedlickim. Myśmy tam wypełniali takie, myśmy to nazywali płachty. Na jakichś ogromnych arkuszach trzeba było napisać z lewej strony plan pracy na dany kwartał, plan wiekopomnych odkryć na dany kwartał, a po prawej stronie wykonanie tego planu. I Jurek w jakimś momencie zapytał, czy może na kolejny kwartał napisać myślenie. Władze naukowe długo się zastanawiały nad sprawą i oświadczyły, że nie można myśleć przez cały kwartał, że to przesada.